Cześć. W zeszłym tygodniu wrzuciłem na bloga przepis na batony kokosowo-czekoladowe i powiem Wam, że dawno nie było takiego odzewu po żadnym wpisie. Dostałem od Was masę zdjęć, pisaliście, że batony Wam naprawdę smakują i pomyślałem, że jest na tyle fajny przepis, żeby zrobić wersję wideo. Tutaj zresztą zobaczcie sobie sami, jak to wygląda. Są naprawdę pyszne, a przy okazji bardzo proste w przygotowaniu. W międzyczasie pozwolicie, że się poczęstuję. O, jest następny chętny na batona. Nie wolno takich smakołyków. Czekolady psy niestety nie jedzą. Zaczynamy od przygotowania kokosowej warstwy. Do tego potrzebujesz 200 g wiórek kokosowych, 200 g pasty kokosowej, 75 g syropu klonowego i 150 g mleczka kokosowego. To wszystko zblendujemy razem w mikserze. Masa gotowa, mamy zblendowane. Wcześniej przygotowałem foremkę, wyłożyłem dno papierem do pieczenia i teraz rozłożymy taką cienką warstwę naszej kokosowej warstwy, a potem włożymy do lodówki na godzinę, ona stwardnieje, a w międzyczasie przygotujemy drugą warstwę. Jeszcze finalny szlif ode mnie będzie. Gotowanie jest piękne, to jest taka forma sztuki, można wyrazić siebie. Zawsze chciałem rzeźbić, ale robię ciasta. Otwórz lodówkę, proszę. I na godzinkę do lodówki. Zaraz wracamy. To jest nasz asystent, zawsze w kuchni gotuje razem z nami. W międzyczasie schłodziła się nasz spód, warstwa kokosowa, a teraz etap drugi. To są dropsy czekoladowe, dostaniecie je u nas w sklepie, ale jeżeli macie dostęp do dobrej czekolady, możecie również użyć dobrej czekolady. Tutaj jest 260 g dropsów, delikatnie się nagrzewa na wrzątku. Dodamy 100 g mleczka kokosowego, wymieszamy razem i będzie druga warstwa czekoladowa. Jest już. Delikatnie woda już nam wrze, więc za chwileczkę wszystko się rozpuści i będziemy to mieszać razem. A tutaj nam to jeszcze można dodać czegoś na samą górę, jakieś orzeszki, czy ostatnio robiliśmy migdały, a teraz nam zostało troszeczkę wiórków kokosowych w opakowaniu, żeby już się nie zmarnowały, to zrobimy tym razem wersję z kokosem. Dropsy się powoli rozpuszczają, za chwileczkę będzie taka masa i ją wylejemy na nasz spód kokosowy. Można też to robić normalnie w garnku, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić z temperaturą, bo można spalić czekoladę bardzo łatwo. Dropsy nam się bardzo ładnie rozpuściły. Zapach już jest w całym domu, pachnie pięknie czekoladą. Dobra, zmniejszmy sobie temperaturę, żeby nam woda nie parowała już. I tutaj mamy spód wcześniej schłodzony w lodówce. I nakładamy drugą warstwę czekoladową. I do lodówki. Tak około 40 minut i jemy batony. Jak wyszły batony?